Ostatnio łączyliśmy dwa elementy w parę. A gdyby tak połączyć wiele elementów w jeden, taką umiejętność posiada krotka. Krotka ma umiejętność łączenia wielu typów w jeden element. Zobaczcie słowo kluczowe: tuple. Następnie w nawiasach kątowych po przecinku wymieniamy typy, które nas interesują. To jest taka najprostsza forma y, definicji tego typu, tej konkretnej krotki. Oto jest cały typ. Następnie mam nazwę, i tutaj inicjujemy sobie czterema wartościami odpowiednimi dla każdego typu tę naszą krotkę T1. Jeżeli sobie taką krotkę chcemy później wyświetlić, to tutaj y, mamy dostarczony taki interfejs, taka metoda get, która w nawiasach kątowych ma, która jest to pozycja krotki, a dopiero później w nawiasach ta krotka, czyli get0 z T1. Get1, St1 i tak dalej. Czyli jeżeli tutaj mamy cztery typy, cztery takie wartości w ramach tego jednego elementu, który ta krotka nam tu spaja, to 0 będzie odpowiadał temu intowi, 1 floatowi i tak dalej. Jeżeli sobie to wyświetlimy, to zobaczymy, że o właśnie te inicjujące wartości są w tej krotce. 1, 2, ABC i prawda. Tutaj też wykorzystam swoją funkcję i to samo jeszcze przedstawię. Przy czym mam możliwość policzenia sobie elementów. Później pokażę, jak to zrobić, bo jest taka specjalna funkcja, która w tej krotce potrafi zliczyć te wszystkie elementy składowe. No ale to za chwilkę jedźmy dalej. Mamy tutaj też make tuple to jest podobne do make pair która była wcześniej w lekcji szóstej i tutaj zobaczcie właśnie wykorzystujemy typ auto podajemy sobie nazwę i tworzymy sobie właśnie krotkę z jakichś tam elementów. Przejdźmy tę linijkę i tutaj przy okazji zobaczcie ten ta metoda get pozwala nie tylko pobrać jakiś tam element z krotki, ale też ma własności przypisywania wartości, czyli jeżeli tutaj użyjemy operatora przypisania, to w tej krotce wartość na tej pozycji pierwszej, czyli drugiej, pozycja o numerze 1 jest druga i indeksujemy te pozycje w krotce zupełnie jak w tablicy. No i tu Piątka sprawi, że gdy sobie już o, wyświetlimy krotkę numer 2, to widzimy, że na drugiej pozycji jest już ta piątka. A w część pozostałe są tak, jak tutaj inicjator T2 nakazał. Następnie mamy jeszcze o, wyświetlony typ tego T2. Te Zobaczcie, że jest to właśnie taka klasa krotka. I tutaj mamy cztery zdefiniowane przez nas kolejne typy. IN, DOUBLE i tak dalej. Oto jesteśmy dokładnie w tym miejscu, ponieważ tu było auto, to on sobie tak to zinterpretował, że pierwsze jest intem, drugie doublem, trzecie jest napisem stałym i później wartość boolowska. Kiedy tworzymy sobie krotkę, chociażby z wykorzystaniem jeszcze z standardu z 2011 roku tej metody make makeTable, to zwróćcie uwagę, że o tutaj mam jakiś napis, i tu mogę sobie stworzyć taką krotkę na podstawie jakiejś zmiennej. Tu jest to zmienna napisowa, ale ważna uwaga, nie będzie to tożsame z tym jest tylko będzie tutaj do krotki wrzucona kopia. I kiedy już sobie wyświetlę ten element, napis o treści, napis, to nie jest to referencja. S mógłbym zmienić, krotka się nie zmieni. To, co w krotce zmienię, nie spowoduje zmiany S, ale jeżeli, zobaczcie, co teraz zrobię, wstrzyknę na siłę do krotki taką wymuszoną referencję napisu. Auto domyśli się kontekstu, ale tutaj, o, popatrzcie, takie użycie metody REF. Życie się toczy. Użycie metody REF. I podanie dokładnie tego napisu S, który już utworzyłem wcześniej. Zobaczcie, co się stanie. Właśnie te cztery zostały utworzone. Teraz wywołam sobie, popatrzcie, wejdę do pierwszego elementu tej krotki. No jest tylko jeden, więc tutaj nic się nie zadzieje, ale podmieniam sobie wartość z słowa napis na kolejny napis. Teraz wyświetlę S... I zawartość krotki. I zwróćcie uwagę, że zarówno s, jak i zawartość krotki, no to akurat jest oczywiste, uległy zmianie. Dlaczego? Bo właśnie tutaj wykorzystałem tę metodę ref, która jakby zmusza do tego, żeby to nie była kopia, ale by w mojej krotce była referencja dokładnie do tego istniejącego napisu. Dalej, jeżeli byśmy sobie tu s zmienili, s stało się niemożliwe kolejnym napisem. To, kiedy jeszcze raz wyświetlimy IS, co naturalne, ale i krotkę, to widzimy, że krotka również zmieniła swoją wartość. Można powiedzieć, że krotkę utworzyliśmy jako taką, takie powiązanie przez referencję z jakąś tam zmienną. Można to też odwrócić. Popatrzcie, co jest dalej. Generalnie, kiedy tworzymy krotkę, możemy się spotkać z takim określeniem, że pakujemy dane do krotki. No i rzeczywiście w jakimś sensie tak można o tym pomyśleć, bo pakujemy różne wartości różnego typu do jednego elementu, właśnie krotki. Tutaj tworzymy sobie te 6 kolejną krotkę, jakieś tam wartości początkowe, wyświetlmy ją od razu. O, tutaj mamy jedynkę, 2,5, napis jestem i napis krotką, cztery elementy. Teraz utworzyłem sobie tutaj, zobaczcie, trzy takie zmienne tak się zupełnie przypadkiem składa, że mają takie typy, jakie tutaj mi potrzeba. A następnie wykorzystam taką metodę tie jeszcze ze standardu C++11. Za chwilę pokażę jak można to zrobić alternatywnie i tutaj zastosuję jakby takie rozpakowanie krotki. Zwróćcie uwagę co tutaj się stanie. Otóż po prawej stronie przypisania jest moja krotka. Wiemy, że składa się z czterech wartości, a tutaj wymieniam sobie te kolejne utworzone zmienne. Wstawiam do taj G0 G1. Tutaj użyłem takiego słowa klucza ignoruj i później jest G3. To znaczy, że ten trzeci element, czyli o numerze 2 skrotki zostanie jakby pominięty, zignorowany, a pierwszy, drugi i ostatni zostaną tutaj do tych G0 G1 G3 pobrane. I tutaj dowód wyświetlamy sobie te auty i widzimy tam już spacji nie robiłem jest jedynka jest 2,5 i, i w G3 jest ostatnie słowo krotką a tutaj macie mechanizm już ze standardu nowszego gdzie mogę wykorzystać słowo kluczowe auto bardzo fajne jest to słowo lubię przy okazji z referencją i tutaj w nawiasach kwadratowych wymieniłem sobie nazwy zobaczcie to są nazwy zmiennych jeszcze ich tu nigdy wcześniej nie inicjowałem właśnie robię to teraz i cały ten taki zapis to jest takie rozpakowanie w takim bardzo eleganckim stylu, ponieważ przypisuje to również do T6, co w praktyce oznacza właśnie to rozpakowanie całej krotki do tychże tutaj elementów. Od x1 do x4 wyświetlę sobie tutaj te elementy. Widzimy, że jest. O, teraz jest 1, jest 2,5, jestem i krotką też jest, czyli wszystkie 4. I teraz, jeżeli zmienię x1. I wyświetlę sobie tutaj ten element skrotki pierwszy czy tam ostatni. Zauważmy, że ten pierwszy, get0, jest setką. Normalnie był jedynką, teraz jest setką, bo x jest referencją. Zatem te moje elementy, tutaj x1, x2, x3, x4, to jest taka rozpakowana kro krotka. Mogę się do tych elementów dobierać, tym bardziej, kiedy właśnie wykorzystałem referencję. Gdybym tutaj tego znaczka o nie zrobił, to już bym tak nie mógł, a tak proszę bardzo, mogę. A teraz zobaczcie. Tworzymy sobie alias dla całego typu krotka, która składa się z trzech typów: int, unsigned int i int. Nazywałem go my triple tuple. I taki potrójny krotek. O, właśnie aliasujemy sobie taką nazwę, i tutaj jeszcze, o, popatrzcie. Mogę sobie za pomocą metody tuple size v, powiedzmy, że jest to część interfejsu, który obsługuje krotki. Takich interfejsów, czy takich wszystkich funkcji, metod, które gdzieś pozwalają mi dany typ, daną zmienną obsługiwać. I tutaj wyświetlam sobie właśnie dzięki tej metodzie i podaniu w nawiasach kątowych mojego typu. Wyświetlam sobie co, Ano trójeczkę, co znaczy tyle elementów składa się na naszą krotkę. Trzy elementy. Nie ma tu podanych typów, ale są elementy. Teraz mogę sobie stworzyć krotkę, nazwałem ją T7, inicjuję 10, 20, 30 i ona jest mojego typu my triple tuple, czyli dokładnie jakbym tutaj wstawił tę część całą, no ale nie muszę, mam alias. A teraz kolejna metoda, tuple element T, ona pobiera typ elementu z mojego typu my triple tuple, a konkretnie typ z pierwszej pozycji. Przypominam. Pierwsza ma indeks 0, a to chodzi o tą drugą pozycję, czyli indeks 1, ale druga pozycja w takim naturalnym porządku. Zatem tworzę sobie zmienną, która jest dokładnie takiego typu jak drugi element my triple tuple. Jak wyświetlę sobie teraz typ tej zmiennej, już znamy te polecenie, to będzie to właśnie dodatnie liczby całkowite unsigned. Dokładnie to, co tutaj jest o na tej pozycji.